Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu Przystanek Historia, Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki. Na spotkaniu, które jest częścią naszego cyklu rozmów o problemach prawnych i politycznych w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1945. I dzisiejsza nasza rozmowa będzie poświęcona problematyce, która ku naszemu zaskoczeniu jest trochę mało w Polsce znana, rzadko obecna w takiej szerszej debacie publicznej czy refleksji publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej okresu międzywojennego, a mianowicie będziemy mówić o problemie Wolnego Miasta Gdańska, problemach prawnych, politycznych związanych z tym podmiotem relacji międzypaństwowych, kłopotem, jaki polska polityka zagraniczna miała w związku z tym. I no właśnie, do tej rozmowy zaprosiłem fantastycznych rozmówców. Profesor Stanisław Żerko, Instytut Zachodni w Poznaniu, specjalizujący się w relacjach polsko-niemieckich, także wykładowca Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. No i oczywiście znany Państwu jako ninja jednego z portali społecznościowych, bardzo aktywny publicysta. Witam Cię serdecznie, Stasiu, na naszej rozmowie. Aspekty prawne będzie nam prezentował w tej naszej dyskusji Rafał Tarnogórski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, publikującym również na tematy z pogranicza historii i prawa międzynarodowego. Autor od 20 lat, można powiedzieć, autor wielu ekspertyz, w większości niepublicznych, ale wpływających na rozumienie i kształtowanie polskiej polityki zagranicznej. Rafale, bardzo serdecznie Cię witam. Proszę Państwa, tytułem wprowadzenia, zanim oddam głos moim szanownym gościom, tym razem muszę zrobić nieco szersze wprowadzenie do tej problematyki. Jestem autorem trzech w zasadzie tomów polskich dokumentów dyplomatycznych za lata 1918-1919. Więc tytułem wprowadzenia chciałbym Państwu kilka słów o Gdańsku i problemie Gdańska w tych początkowych okresach istnienia II Rzeczpospolitej powiedzieć. No, warto zacząć od momentu, w którym Polska przestawała istnieć. W wyniku pierwszego rozbioru Polski, można powiedzieć, została przerwana łączność między Rzeczpospolitą i Gdańskiem, chociaż sam Gdańsk w dalszym ciągu pozostał terytorium pierwszej Rzeczpospolitej. Ten stan utrzymywał się przez 20 lat, aż do likwidacji, do trzeciego rozbioru Polski, do likwidacji polskiej państwowości, Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wówczas Gdańsk zostaje wcielony do Królestwa Pruskiego. Powrót do pewnej, na mapę Europy zawdzięcza Gdańsk układowi w Tylży w 1807 roku, w wyniku którego powstaje Wolne Miasto Gdańsk po raz pierwszy. Nie zostanie włączony ani do Rosji, Prusy go tracą, nie zostaje jednak włączony również ani do Księstwa Warszawskiego, ani też nie przejmuje nad nim kontroli Francja. Więc powstaje bezpośrednio, bo oczywiście Wolne Miasto Gdańsk powstaje wtedy, jest w pełni zdominowane i kontrolowane przez Napoleona i Francję.
Po 1815 roku, czyli na Kongresie Wiedeńskim, ten byt zostaje ostatecznie zlikwidowany. Były próby, w te sprawy nie będziemy wnikać, były próby rozporządzenia Gdańskiem na Kongresie Wiedeńskim. Różne koncepcje się tam ścierały, w tym między innymi idea włączenia Gdańska do Rosji. Zdecydowano się jednak, aby tak daleko idącej rewolucji na mapie Europy politycznej, mapie Europy nie dokonywać. I teraz po tym, w momencie likwidacji pańskiej państwowości powstaje pytanie, kiedy znowu pojawia się idea odbudowania państwa polskiego wraz z Gdańskiem. Bardzo skracając tą opowieść, trzeba powołać się na Romana Dmowskiego, który po wybuchu rewolucji lutowej w Rosji występuje wobec rządów alianckich, rządów Antanty z ideą odbudowania państwowości polskiej jako elementu równowagi między Niemcami i Rosją. Musi to być państwo na tyle silne ekonomicznie, aby się mogło samo utrzymać i na tyle ludne, aby nie zostać zalanym przez potęgi demograficzne dwóch sąsiednich państw. Ta siła ekonomiczna, zdaniem Dmowskiego, miała się opierać na wolnym dostępie do morza z Gdańskiem włącznie. I po raz pierwszy ta idea pojawia się w rozmowie Romana Dmowskiego z Lordem Balfourem, ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w marcu 1917 roku. Potem Dmowski na podstawie tej rozmowy, ponieważ jego interlokutor zainteresował się problematyką, formułuje taki rodzaj memorandum w kilku językach, najpierw w języku angielskim, który Lord Balfour w swojej wiosennej wizycie do Waszyngtonu zabiera ze sobą, przedkłada Wilsonowi. Tam spotyka się z zainteresowaniem sama idea odbudowania państwa polskiego oraz oczywiście wolnego dostępu do morza, w tym dostępu do Gdańska. Ten memoriał zostaje potem latem 17 roku rozkorportowany przez Dmowskiego po całej Europie w wielu językach. Jest taka platforma polityczna, która zostaje wykorzystana. Potem oczywiście w słynnym 14-punktowym wystąpieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilsona 8 stycznia 1918 roku sprawa niepodległego państwa polskiego, odtworzenia państwa polskiego powraca i dochodzimy do konferencji pokojowej w Paryżu, gdy zostaje ta kwestia, no, staje się jednym z przedmiotów dyskusji. Chciałbym może w tym momencie zacytować fragment tego memorandum Dmowskiego z 17 roku, abyśmy mieli taki punkt odniesienia dla tej argumentacji, jaką rolę w myśleniu o odtworzeniu polskiej państwowości odgrywał Gdańsk, a zwłaszcza dla Dmowskiego. Cytuję. Ze względu na warunki ekonomiczne nie można sobie wyobrazić niepodległego państwa polskiego bez wyjścia na morze, to znaczy bez ujścia Wisły i bez Gdańska. Państwo takie, pozbawione łączności ze światem, stałoby się całkowicie zależnym od Niemiec. Gdyby ponadto pas wybrzeża bałtyckiego między ujściami Wisły i Niemna pozostał w ręku niemieckim, odcięty od swego hinterlandu polskiego, pozostałby on krajem martwym pod względem ekonomicznym i droga do postępu byłaby przed nim zamknięta. Zwróćmy teraz uwagę na względy strategiczne. Jeśli Niemcy zatrzymają wybrzeże bałtyckie z Gdańskiem i Królewcem, przyszła Polska będzie otoczona przez posiadłości niemieckie od północy i od zachodu, otwarta dla ataków od strony Jezior Mazurskich i od Śląska. Wobec takiej groźby Polska będzie bezsilną. Jako zapora przeciwko Niemcom dojdzie ona w takim razie do przekonania, że jedynym sposobem utrzymania bytu jest dla niej wejście w porozumienie z Niemcami i uzależnienie się od Niemiec.
Jakakolwiek będzie organizacja międzynarodowa Europy po wojnie obecnej, nie można wykluczyć całkowicie możliwości starcia zbrojnego między sąsiadującymi ze sobą narodami. Z tego też powodu muszą granice państw posiadać warunki dla najbardziej skutecznej ich obrony. To jest to memorandum Dmowskiego z wiosny 1917 roku, który aż do czasów konferencji pokojowej w Paryżu stanowi taki azymut polskiej polityki zagranicznej, polskiej myśli, w walce o granicę zachodnią Polski. I w zasadzie do połowy marca 1919 roku w trakcie konferencji paryskiej Dmowski był dobrej myśli, że uda się ten program zrealizować, że Gdańsk zostanie do Polski przyłączony. W celu właśnie przyłączenia do metodą pewnych w sensie faktów dokonanych planowano, iż armia Hallera zostanie do Polski przetransportowana przez Gdańsk, właśnie aby ująć ten strategiczny dla myślenia o polskich granicach terytorium, zapewnić łączność między Gdańskiem a polskim hinterlandem, jak to określił Dmowski w tym memorandum. I dopiero w połowie marca 1919 roku, po bardzo silnej kontrofensywie premiera brytyjskiego Lloyd George'a, pomysł, aby Polskę włączyć, Gdańsk włączyć do państwa polskiego, upadł. Lloyd George zwarczał od połowy marca 1919 roku tą ideę bardzo radykalnie. Zdołał przekonać Woodrow Wilsona do tego planu. W efekcie już w pierwszym propozycji traktatu wersalskiego przedstawionego Niemcom 7 maja 1919 roku pojawiła się idea wyłączenia terytorium Gdańska i okolic spod suwerennej władzy i Niemiec, i Polski, i uczynienia powstania wolnego miasta. Na tym tutaj ten mój wstęp skończę. Chciałbym oddać głos Rafałowi Tarnogórskiemu, który przedstawi Państwu problematykę prawną związaną z utworzeniem wolnego miasta Gdańska, ponieważ gdy przeczytamy traktat wersalski, okazuje się, że nie tam był pies pogrzebany, że szczegółowe regulacje statusu gdańskiego, wolnego miasta Gdańska i relacji między Polską Ligą Narodów, Wysokim Komisarzem były regulowane później, o czym się mało w Polsce pamięta. I ostatnia rzecz, warto przypomnieć książkę wielkiego polskiego historyka Szymona Askenazego, który w 1919 roku opublikował dużą monografię Gdańsk a sprawa polska. Myślę, że warto o tej książce wspominać, bo mimo że Dmowski i Askenazy się serdecznie nie znosili i to były, ten antagonizm osobisty był bardzo silny, to jednak w tak zasadniczej sprawie jak łączność Gdańska z państwem polskim, polskością, znajdowali przynajmniej nie tyle wspólny język, bo tego nawet nie poszukiwali, ale przynajmniej myśleli w ten sam sposób. Rafale, traktat wersalski i powstanie wolnego miasta Gdańska. Co można powiedzieć o statusie tego podmiotu i problemach, które regulowanie tego statusu w późniejszych latach przyniosło? Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam serdecznie Państwa i chciałbym podjąć temat dokładnie w tym miejscu, w którym przewodniczący go zostawił, mianowicie od książki Szymona Askenazego. Chciałbym powołać się na jeszcze dwóch dodatkowe luminarzy prawa międzynarodowego, profesorów, Ludwika Erlicha oraz Lucjana Makowskiego. To absolutnie najlepsi, tak można, oczywiście mogą być spory, ale proszę mi uwierzyć, taka jest moja opinia, prawnicy międzynarodowi okresu międzywojennego, którzy opublikowali tak jakby dwie zasadnicze
monografie poświęcone sprawom gdańskim. Bo to, co zostało powiedziane, że obecnie w zasadzie mało wiemy o sprawach gdańskich, bez wątpienia nie można odnieść do okresu międzywojennego w trakcie tych 20 lat, aż wrzało od spraw gdańskich. I jeśli mówimy o statusie i mówimy o problemach, to ja bym jednak podkreślił to drugie słowo, mianowicie problemy. Bo prawdę powiedziawszy, status Wolnego Miasta Gdańska jako dla współczesnego prawnika wcale nie jest dla mnie taki oczywisty. Zachęcam Państwa do eksperymentu. Każdy, te źródła są obecnie dostępne, może otworzyć traktat wersalski, nawet w wersji polskiej tłumaczony. I w artykułach od 100, od numeru 100 do 108 znajdzie tą tak zwaną podstawową stypulację tego, czym ma być Wolne Miasto Gdańsk. Kluczowy dla naszych rozważań będzie artykuł 104, który będzie zawierał skrótowo, to podkreślam, jeden artykuł, który będzie zawierał nakreślenie stosunku Rzeczypospolitej z Gdańskiem. I jeśli by czytelnik poprzestał, nie mając wiedzy historycznej i nie mając jakiejś szczególnej wiedzy prawnej, wydaje mi się, że ta wiedza, która jest wyniesiona z wiedzy o społeczeństwie, absolutnie wystarczy, miałby opisać, jak będą wyglądały stosunki polsko-gdańskie, obraz, który nakreśli, nie będzie miał wiele wspólnego z rzeczywistością, ponieważ one wyglądały de facto inaczej. Bo pierwszy problem, taki, to już jest problem prawny, na który natknie się prawnik, który będzie czytał tą stypulację, czyli te postanowienia traktatowe, będzie to delegacja do określenia szczegółowych praw w konwencji zawartej pomiędzy Polską a Wolnym Miastem Gdańskim. Konwencji, która miała być zawarta już po zawarciu traktatu wersalskiego. Tak, po wejściu w jego życie. Można jeszcze powiedzieć, że w artykule 100 wolne miasto, znaczy obszar przyszłego Wolnego Miasta zostaje wyłączony spod suwerenności Rzeszy Niemieckiej, wchodzi pod suwerenność mocarstw sprzymierzonych, nie jest częścią Rzeszy, nie jest częścią Polski, nie jest jeszcze wolnym miastem. I ma zostać zawarta umowa, ale dla mnie jako dla prawnika nie jest jasne, czy jest to umowa międzynarodowa, bo umowy międzynarodowe, proszę Państwa, w tamtym czasie zawierają tylko państwa. Czy mamy do czynienia, Polska bez wątpienia jest państwem, ale czy Wolne Miasto Gdańskie, możemy o nim powiedzieć, że jest państwem? Ma zdolność traktatową. Otóż to. I historia zdarzenia pokazuje, że ma tą zdolność, bo ta konwencja zostanie zawarta i Polska de facto, czyli faktycznie uznała, iż może tą konwencję zawrzeć. Co więcej, ona się będzie z niej wywiązywała. Natomiast jeżeli popatrzymy, zestawimy artykuł 104 z tą konwencją, ona była w zasadzie w dużej mierze sprawa jej powstania wyglądała w ten sposób, iż strona polska przedstawiła swoją propozycję, strona gdańska przedstawiła swoją propozycję, natomiast te własne pomysły miała też Rada Ambasadorów i na tym tle zostały te przepisy unormowane. Natomiast ich wada prawna, tak to można określić, była taka, że ona wykroczyła poza tą delegację, która została określona w traktacie wersalskim. Traktowała w nieco inny, odmienny sposób ograniczający prawa polskie, niż to zostało ujęte w Wersalu. Znaczy, powiedzmy w kilku, jak gdyby w trzech punktach. Zgodnie z traktatem wersalskim, do czego Polska miała mieć prawo w Gdańsku? Mieliśmy mieć, to są ta rzecz, która jest tak jakby najważniejsza. Prowadzenie spraw zagranicznych gdańskich, ale to jest, powiedzmy, kwestia zewnętrzna. Natomiast dlaczego Gdańsk miał być polski? Przyczyny gospodarcze, innymi słowy, kolej, port
i równouprawnienie obywateli... Drogi rzeczne. Drogi tak. rzeczne miały podlegać jurysdykcji polskiej. A ta kwestia została sformułowana w konwencji paryskiej inaczej. I został powołany bardzo dziwny sui generis twór, ta Rada Portu i Dróg Rzecznych, która do tej pory wydaje się i późniejszym, i ówczesnym, i późniejszym prawnikom sprawia trudność w określeniu, czym naprawdę ten twór był, bo miał prawo do własnej bandery, był de facto tworem niezależnym od Gdańska i od Rzeczypospolitej. Więc to było coś zupełnie innego. Kwestia poczty. Mało kto wie, że do lat 30. dyrekcja generalna PKP znajdowała się w Gdańsku. Potem została przeniesiona dopiero do Torunia, więc te związki były bardzo mocne. Jeżeli chodzi o prawa obywateli polskich, one zostały później... Nie obywateli polskich, cofam to, co powiedziałem, Polaków, którzy mieszkali na terenie Wolnego Miasta, mieli mieć, powinni być równouprawnieni z niemieckojęzycznymi mieszkańcami i to zostało następnie doprecyzowane w tak zwanej umowie warszawskiej, która... W takim pięknym zdaniu z książki właśnie Erlicha w zasadzie została zawarta, ale była niemal, można ją było traktować jako protokół rozbieżności, ponieważ co do najważniejszych rzeczy się nie zgodzono i ta kwestia później trafi też do sądu w Sadze, gdzie te prawa obywateli polskich będą przedmiotem opinii doradczej. Czyli generalnie rzecz biorąc mamy trzyskładnikowy, można powiedzieć, trzy źródła statusu Wolnego Miasta Gdańska. No, mamy traktat, mamy konwencję o Wolnym Mieście Gdańsku, konwencję paryską oraz mamy tak zwany protokół warszawski, który można powiedzieć był dokumentem interpretacyjnym tych w zasadzie, jakby w jaki sposób wdrażać w życie konwencję paryską dotyczącą Wolnego Miasta Gdańska. Tak, plus jedno istotne zastrzeżenie. Mamy do czynienia z dokumentami jednak prawno-międzynarodowymi, z tym zastrzeżeniem, którym powiedziałem wcześniej, które dotyczyło tej konwencji, ale Polska jej przestrzegała. Natomiast musimy jeszcze wspomnieć o statusie wewnętrznym miasta Gdańska, innymi słowy o konstytucji, którą to miasto posiadało, ten twór posiadał, która de facto, i tak jest określona w źródłach, była aktem prawnym oktrojowanym, czyli w zasadzie nadanym przez mocarstwo. Tak, ale nie wspomnieliśmy o Lidze Narodów jeszcze. Dlatego rozmawiamy o Wolnym Mieście Gdańsku, prawie już 15 minut i nie ma tutaj Ligi Narodów. Tymczasem Liga Narodów, można powiedzieć, była tutaj instytucją, która dzieliła suwerenność z Wolnym Miastem Gdańskim. Wysoki Komisarz Ligi Narodów był, sprawował władzę wykonawczą w tym podmiocie. Tak? Tu jest jedno słowo, nad którym bym jednak się zastanowił, mianowicie czy możemy mówić o dzielonej suwerenności. Wstrzymałbym się, do tego wrócimy. Sięgnąłbym do traktatu i powiedział, że Wolne Miasto Gdańsk znajdowało się pod opieką Ligi Narodów. Czy to jest suwerenność i kto nad nią sprawował? Do tego wrócimy. Teraz chciałbym skierować swoją akcję moderowania tej dyskusji w stronę profesora Stanisława Żerki i podjąć temat, który już w tym dokumencie cytowanym przeze mnie, dokumencie Dmowskiego z 17 roku się pojawia. A więc Gdańsk jako element strategicznego problemu między Polską i Niemcami. Już wówczas, już wtedy ta kwestia się u Dmowskiego pojawia. Miał pełną świadomość wagi wolnego dostępu Polski do morza, przyłączenia Gdańska do
do Polski i w pewnym sensie widział, że ma to być ruch, decyzja o charakterze antyniemieckim. I tak w ten sposób odłączenie Gdańska od Rzeszy, czy od Republiki Weimarskiej, tak, żeby mówiąc precyzyjnie, było przez środowiska niemieckiej elity politycznej uważane nie tylko za stratę, ale za decyzję o antyniemieckim charakterze. Panie profesorze, w jaki sposób problem Gdańska funkcjonował w relacjach polsko-niemieckich, no przynajmniej do tego 1933 roku, potem przejdziemy dalej. Ja muszę jednak sięgnąć do roku 18, przed konferencją pokojową, a żeby uzmysłowić nam tu wszystkim, sobie dać naszym widzom przede wszystkim, na czym polegała próba rozwiązania problemu gdańskiego. To była próba rozwiązania problemu kwadratury koła, a zwróćmy uwagę na 13 punkt z tych słynnych 14 punktów Wilsona. To jest jedno zdanie, długie wprawdzie, ale jedno. On pisze, mówi, a właściwie odczytuje wówczas w początkach roku 18, że powinno być, znaczy nie musi być, tylko powinno, to jest pewna różnica, utworzone niepodległe państwo polskie, które powinno obejmować terytoria zamieszkane przez, uwaga, ludność niewątpliwie polską i dalej mówi, które powinno to państwo polskie mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza. Co to znaczy bezpieczny dostęp do morza? Czy oznaczało to, że Gdańsk powinien do Polski należeć? No w tym duchu akurat argumentował Roman Dmowski. Prawie mu się to udało, prawda? Gdyby nie akcja brytyjska przede wszystkim i przekonanie do brytyjskich tez i argumentów prezydenta Thomasa Woodrowa a Wilsona. Generalnie na konferencji w Paryżu chyba się zgodzicie panowie, że w zasadzie odrzucono zasady argumentów historycznych i właśnie przyjęto, bardziej zwracano uwagę na te argumenty narodowościowo-ciowe. To się oczywiście nie zawsze się to wiązało z takim ścisłym przestrzeganiem zasady prawa narodów do samostanowienia. Tutaj jeden z niemieckich historyków zwrócił nam półtora roku temu na konferencji w Poznaniu poświęconej traktatowi wersalskiemu właśnie, że w Niemczech nie ma ani jednej ulicy Wilsona, prawda? Ponieważ właśnie przypadek Gdańska był tego typu przypadkiem. Gdy w roku 20 miały miejsce wybory do parlamentu gdańskiego, Lista Polska Wspólna zyskała około 6% głosów i mniej więcej takie były proporcje, gdzieś 94% ludności tego obszaru, liczącego, przypomnę, niespełna 400 tysięcy mieszkańców. To jest właśnie ten paradoks, że tak w sumie niewielki skrawek spowodował takie zamieszanie w stosunkach międzynarodowych okresu międzywojennego, że stał się właśnie bezpośrednim powodem wybuchu II wojny światowej. Ale zanim jeszcze Hitler doszedł do władzy, w Polsce ukazała się w roku 1932 książka znanego już wówczas publicysty, reportera Ksawerego Pruszyńskiego. I on w tytule znalazły się trzy miasta. Sarajewo 1914, Szanghaj 1932 i Gdańsk 1930 i tutaj znak zapytania, więc no pewną intuicją się Ksawery Pruszyński wykazał. I tutaj właśnie ten sposób rozwiązania problemu Gdańska był moim zdaniem symbolem ułomności całego systemu
Werselskiego. To rozwiązanie nie zadowoliło nikogo. Padło tutaj nazwisko Szymona Askenazego, jego książki Polska a Gdańsk. Tyle tylko, że jeszcze pod koniec roku 1919, w kilka miesięcy po podpisaniu traktatu Wersalskiego, ukazało się niemieckie wydanie tej książki ze wstępem profesora Askenazego. Ten wstęp się później w polskich kolejnych wydaniach znajdował, w którym to wstępie pisze historyk polski, znany, wybitny, także przez pewien czas, pamiętajmy, delegat Polski w Lidze Narodów, że to jest punkt wyjścia, że w przyszłości Polska i tak ten Gdańsk przejmie, prawda? I to jest właśnie źródło, zobaczmy, od samego początku w Polsce padają głosy, które mogą być uznane za rewidowanie systemu wersalskiego w tym właśnie drażliwym punkcie. Mniej więcej kilka miesięcy później do Warszawy przyjechała delegacja Wolnego Miasta Gdańska i została przez marszałka Sejmu Trąbczyńskiego przyjęta i marszałek Trąbczyński mówi, że ten Gdańsk w końcu prędzej czy później się w Polsce znajdzie, że jest tylko kwestia czasu. Mowa była o negocjowaniu właśnie tego porozumienia paryskiego, prawda, które później było tym aktem wykonawczym jakby do postanowień traktatu wersalskiego, ale pamiętaj, to się od negocjacje, rozmowy wokół konwencji paryskiej, kilkumiesięczne, zakończone w listopadzie roku 2020 przyjęciem dokumentu, który pogarszał pozycję Polski w wolnym mieście Gdańska względem tego, co zostało zapisane w traktacie wersalskim, ale polskie propozycje wstępne oznaczały w ogóle niemalże faktyczne, nie chcę powiedzieć wcielenie Gdańska do Polski, ale na przykład Polska domagała się prawa zbudowania w wolnym mieście swojej bazy wojennej, prawda? I cały szereg, oczywiście Gdańsk tych negocjacji, tych propozycji nie przyjął. I to był taki właśnie międzynarodowy eksperyment, taka moim zdaniem po prostu bomba z opóźnionym zapłonem tam od początku, a więc zasada ta wyłożona, to było takie jakby rozwiązanie wersalskie, znaczy paryjsko-wersalskie, było takim w miejsce zasady historycznie uzasadnianej przynależności Gdańska do Polski przyjęto zasadę neutralizacji ujścia Wisły i oddania Polsce wolnego portu w Gdańsku, ale na terytorium właśnie tym osobnym. Niemcy zrzekały się wszystkich praw, to trzeba zaznaczyć, do Gdańska na rzecz zmuszeni, państw, zostali zmuszeni do zrzeczenia państw, się. No, na rzecz państw zwycięskich, oczywiście, powstał jakiś zupełnie skomplikowany statut międzynarodowy Wolnego Miasta Gdańska. To był jakiś międzynarodowy eksperyment, prawno-międzynarodowy eksperyment. To nie był protektorat Ligi Narodów, ale jakby państwo pod ochroną Ligi Narodów. Czy to było państwo, czy nie? Konstytucja Wolnego Miasta zawiera co chwila słowo państwo lub państwowy. Tam się pisze o godle państwowym, o fladze państwowej, o i tak dalej, i tak dalej. Zresztą jest coś takiego, było coś takiego jak obywatelstwo gdańskie. Nawiasem mówiąc, ciekawa sprawa, że w roku 55 władze Republiki Federalnej Niemiec wydały taki przepis o unieważnieniu obywatelstwa gdańskiego, uznając mieszkańców dawnego Wolnego Miasta Gdańska za obywateli Republiki Federalnej Niemiec. To jest taki, czy oni przeskoczyli nawet Republikę Weimarską i taka konstrukcja powstała. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, ja już zaraz przejdziemy do roku 33, ale chciałbym powiedzieć, że lata 20
do roku gdzieś 30, to jest okres, gdy się te kryzysy pojawiały. Prezydentem Senatu jest Heinrich Zam, to jest bezpartyjny polityk. W roku 30 zostaje dopiero zastąpiony nacjonalistą z niemiecko-narodowej partii ludowej, ale lata 20, one też obfitowały w kryzysy. To jest między innymi kryzys o polskie skrzynki pocztowe w roku 25, z kryzysu tego Polska zwycięsko wyszła, ale w roku 28 dochodzi do władzy koalicja w Zgromadzeniu Ludowym, koalicja centro-lewicowa, socjaldemokratami, którzy te wybory wówczas w 28 wygrali i te stosunki są przez dwa lata całkiem niezłe. Oni po prostu próbują normalnie układać sobie z Polską stosunki. Doszło do załamania tego w roku 30, kiedy już nacjonaliści rządzą, a ciekawe jeszcze tutaj, wszelkie związki formalnie z Rzeszą zostają ucięte. Rzesza ma tylko generalny konsulat w wolnym mieście. Polska ma w mieście komisariat generalny, ale to jest oznaka pewnej asymetrii. Mianowicie Gdańsk swoich przedstawicielstw ani w Berlinie, ani w Warszawie nie miał, prawda? To jest ciekawe. No i tutaj mają akurat oparcie w wysokich komisarzach Ligi Narodów. Pierwsza trójka czy czwórka, trójka chyba, to są Brytyjczycy, Niemcom przyjaźni i realizowany jest właściwie polityka, którą wówczas nazywano Danzig bleibt Deutsch. Gdańsk jest nadal niemiecki. To później przeszło w politykę, którego wyrazem było motto gdańskiego organu NSDAP, der Danziger Vorposten zurück zum Reich, z powrotem do Rzesz, ale to jest dopiero rok 33. Jeszcze tytułem może uzupełnienia kilka takich przypisów do tej części naszej dyskusji. Pojawia się często w literaturze dotyczącej konferencji paryskiej, dotyczącej polityki Wilsona, taki zarzut, że oto Wilson dopiero na konferencji paryskiej zorientował się, że jest problem z tym jego 13 punktem, możliwością jego realizacji, że jak gdyby dokonania kompromisu między tak kryterium etnicznym i historycznym. I bardzo często autorzy dają wyraz takiemu zaskoczeniu, że nikt wcześniej Wilsona nie poinformował o tym kłopocie. Warto więc w tym miejscu powiedzieć, że nie jest to do końca zgodnie ze stanem faktycznym. Dmowski z Paderewskim, którzy z Wilsonem w 1918 roku dwukrotnie rozmawiali, we wrześniu i w listopadzie 18 roku. W listopadzie złożyli mu długi memorandum na temat granic Polski i tam trzeba Dmowskiemu oddać, że on wprost, po pierwsze termin Gdańsk się nie pojawia w ogóle, ale w tym memorandum, ale pojawia się kwestia Prus wschodnich i Prus zachodnich. I on, mówiąc o dostępie Polski do Bałtyku, bardzo jasno podkreśla, że to będzie problem natury politycznej, ponieważ nie da się zastosować kryteriów związanych z ideą samostanowienia narodów na tym obszarze, ponieważ będą one kolidować z postulatem budowy Polski silnej, niezależnej ekonomicznie od Niemiec. I trzeba będzie się zdecydować na kompromis w tym zakresie. Kompromis, oczywiście zgodnie z interesami Polski, on podkreślał, że powinien to być kompromis pozwalający zbudować niezależność ekonomiczną Polski, a więc ze szkodą dla ludności niemieckiej tam żyjącej. Drugi element, drugi przypis, który chciałbym tutaj dodać, to fragment raportu z 19 maja 1919 roku autorstwa Mieczysława Jałowieckiego, delegata rządu polskiego w Gdańsku. On tam zaczął urzędować od kwietnia 19 roku.
I on nakreślił pewną myśl w tym raporcie, którą polska polityka zagraniczna wobec Gdańska powinna się w przyszłości kierować. To jest już po 7 maja 2019 roku, czyli po opublicznieniu projektu Traktatu Wersalskiego, po tym, gdy było wiadomo, że Gdańsk do Polski przyłączony nie zostanie i powstanie wolne miasto. Więc fragment tego zacytuję, ponieważ wydaje mi się, że to jest dość interesujący sposób myślenia. Cytuję. Dalsze losy Gdańska i Prus Zachodnich, stosunek tych ziem do reszty państwa polskiego, zależy przede wszystkim od linii wytycznej polityki ogólnej państwowej. Warunki w Gdańsku i na Kaszubach są o tyle zawiłe, o tyle różne, że wymagają głębokiego zastanowienia, wielkiej ostrożności i dokładnej znajomości warunków miejscowych. W interesach Rzeczpospolitej leżeć powinno, aby ludność tego kraju, nie tylko polska, ale i niemiecka, była przyciągana do Polski, aby z tej ludności zrobić wiernych obywateli Rzeczpospolitej, aby nie dać wreszcie pola do wszelkiej propagandy antypolskiej, nacjonalistycznej. Gdańsk i Prusy Zachodnie można stracić nie tylko wojną, ale i nieumiejętną, powiedziałbym zbyt wąską polityką państwową, nieuwzględniającą charakteru i psychiki ludności. Od pierwszych tych kroków zależy przyszłość. Ludność nie tylko polska, ale i niemiecka powinna od dnia pierwszego mieć świadomość możliwości spokojnej pracy i bezpieczeństwa osobistego i zapewnienie dalszego rozwoju pod ochroną Rzeczpospolitej. Uważałbym za najstraszniejszą omyłkę usunięcie od razu wszystkich drobnych urzędników niemieckich, kolejowców, telegrafistów itd., itd. Ten doskonały, wytresowany w twardej szkole pruskiej element należy wykorzystać, zużytkować na korzyść państwa. Koniec cytatu. To miała być linia, według Jałowieckiego, Polska powinna zbudować pewną własną soft power, można by powiedzieć terminem lat 90. XX wieku, przyciągać do siebie i sprawić, że także Niemcy żyjący w Prusach Zachodnich i w wolnym mieście Gdańsku powinni być zainteresowani ciążeniem w kierunku Polski. Ten status prawny wolnego miasta Gdańska nie ułatwiał tego zadania, ponieważ tu jeszcze raz chciałbym zapytać, poprosić Rafała o nakreślenie takich kilku ważniejszych sporów w latach 20. Związanych z tym statusem. Ja tylko wspomnę o jednej takiej charakterystycznej rzeczy. Profesor Żerko mówił o tym, że nie było przedstawiciel z wolnego miasta w Gdańsku, wolnego miasta Gdańska w Berlinie w Warszawie, ale to wynikało z faktu, że politykę zagraniczną w sprawach polityki międzynarodowej to Polska reprezentowała Gdańsk. Ale jak ale w jaki sposób? W jaki już sposób? Już Polska reprezentowała interesy Gdańska, prowadziła politykę zagraniczną Gdańska. Nie mogła po prostu, bo Gdańsk by tego nie chciał, a Gdańsk w ogóle miał takie założenia, że Polacy byś prędzej by w ogóle... Nie, po prostu Polacy nie byli w stanie. To jest jakaś fikcja. To jest fikcja towarzysząca tej konstrukcji. Już podaję jeden przykład, kiedy to się udało zastosować. Otóż rok 1924, konferencja dotycząca prawa pocztowego, Związku Pocztowego w Sztokholmie. Gdańsk domagał się na tej konferencji, aby móc mieć własnego przedstawiciela. Polska ten projekt zablokowała. Gdańsk odwołał się następnie do Wysokiego Komisarza, a potem do Ligi Narodów. I rozstrzygnięto w sposób następujący, że w pracach konwencji pocztowej sprawy Gdańsk będzie miał prawo do własnego delegata. Ale będzie mógł on zabierać głos wyłącznie za zgodą polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli niejako obserwatora. W sprawach dotyczących konwencji pocztowej Polska reprezentowała wolne miasto Gdańsk w ramach tej konwencji. Więc w takich praktycznych rzeczach to się zdarzało przeforsować. Rafał. To jest właśnie to, co panowie obaj powiedzieliście, może stanowić taką kanwę do mojej opowieści, która może wydać się zbyt szczegółowa, ale to jest trochę wada
składa też prawników, że są szczególaści, bo czepiają się słów i pewne terminy rozumieją tylko mając na względzie swą własną specjalność. Ale nabieram coraz większego przekonania, że to sformułowanie wolne miasto może być w jakimś zakresie mylące, bo ono z pewnością nie było wolne. Terytorium, no to, ale powiedzmy, dlaczego idę w tą stronę? Otóż w latach 60. i 70. powstało kilka książek na Zachodzie, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, które zajmowały się tym fenomenem właśnie wolnych miast w ogóle. I autor jednej z nich, niemiecki profesor Eckhard Klein, zresztą jego artykuł jest w Encyklopedii Prawa Międzynarodowego właśnie poświęcony wolnym miastom. Gro treści poświęcone jest Gdańskowi. Zaczyna swój wywód od tego momentu, że we wszystkich przypadkach żadne z wolnych miast nie cieszyło się długim życiem. I rzeczywiście jest to coś, o czym wspomniał pan profesor Żerko, że ten status mixtus był taki mieszany w zasadzie, bardzo trudny do ogarnięcia. Pan użył, profesor Żerko powiedział o konstytucji, powiedział o sformułowaniu państwo. Polska dyplomacja, polska myśl prawna z niezwykłą drapieżnością zwalczała użycie ze strony gdańskiej, ale i niemieckiej tego określenia. Ono jest w konwencji paryskiej raz w artykule 17, ale w każdym z tych książek, do których dotarłem o Gdańsku i o stosunkach prawnych, jest zaznaczone, że to było przez pomyłkę. Polska delegacja przegapiła to odniesienie. Tak samo w konstytucji gdańskiej tam miasto pretendowało do tego, żeby być podmiotem prawa międzynarodowego, ale nim nie było. Czy Liga Narodów miała protektorat? O tym pisał Ehrlich. Twierdził, że nie, ale jedną z elementów protektoratu tej instytucji jest sprawowanie spraw, opieki nad sprawami zagranicznymi. Innymi słowy, można by powiedzieć, że w pewnym zakresie, tak twierdził Ehrlich, w jakimś zakresie Gdańsk był protektoratem polskim. Jeśli sięgniemy do źródeł współczesnych, tam pada to takie niezwykle popularne słowo jako kondominium, między Ligą Narodów a Rzeczą Pospolitą. A co do, wracając do tych spraw... Chyba między Niemcami i Polską. Chyba, prawda? Narodów. Ale to też jest skomplikowane, bo Liga Narodów nie była państwem, była organizacją międzynarodową. Natomiast rzeczywiście, co prawda w konwencji paryskiej te prawa do reprezentacji prowadzenia polityki zagranicznej były ograniczone, co też stało się później przedmiotem kłótni, bo czy prowadzenie oznacza kierowanie? Otóż nie. I również Ehrlich zwracał uwagę na różnicę w tekstach autentycznych między angielskim, francuskim i jeszcze jednym, którego niestety wypadło mi z pamięci, ale zwraca uwagę na pewne subtelności i to najszerzej było określone w języku angielskim. Ta zdolność i bez wątpienia Polska z niej korzystała. Natomiast Polska, to też ustami Ehrlicha, ale i Makowskiego było wyrażone, ale i też politycy polscy rozumieli to prowadzenie nie tylko jako pewną funkcję wykonawczą, ale prowadzenie w znaczeniu takim konstytucyjnym, no w sensie kierowania tą polityką. Stąd dochodziło do wielu sporów. I to, co ciekawe, zdarzało się różnie. Niekiedy te interesy były rozbieżne, niekiedy zbieżne. W książce, którą mam tutaj przed sobą, to jest takie dzieło powojenne Krzysztofa Skubiszewskiego, Zachodnia granica Polski. Ja pokażę czego może. 1/4 tej książki poświęcona jest kwestiom Gdańska. Jest opisany sposób, w jaki te sprawy były prowadzone. Mianowicie na konferencjach międzynarodowych delegat Polski miał dwa głosy. Jeden za Rzeczpospolitą, a drugi w sprawach gdańskich. Tylko inaczej był podpisany. Jeżeli zabierał głos w sprawach gdańskich, miał jeszcze taką dodatkową literkę D. Kwestia ta też stanęła na
to przed Radą Ligi Narodów, bo musimy wiedzieć, jak wyglądało to troszeczkę, taka krótka wycieczka w stronę tego, jak miasto było zorganizowane i skąd ta opieka Ligi Narodów. Mianowicie wysoki komisarz Ligi Narodów w traktacie miał funkcję swego rodzaju mediatora, ale ona wyewoluowała w inny sposób i tam doszły pewne uprawnienia władcze, mianowicie w jakimś zakresie on mógł podejmować decyzje w sprawach spornych polsko-gdańskich. Jeżeli strony się nie zgadzały, było to postępowanie dwuinstancyjne, mogły się odwołać do Rady Ligi Narodów. I taki przypadek się wielokrotnie się zdarzył, ale w tym, o którym chciałbym powiedzieć, dotyczyło, Gdańsk chciał przystąpić do Międzynarodowej Organizacji Pracy. Polska zawetowała ten zamiar, uważając, że nie ma takiej potrzeby i Polska reprezentuje interesy gdańskie. To stanęło przed Radą Ambasadorów i Rada Ambasadorów przyznała rację Polsce, odwołując się do bezpośredniego brzmienia właśnie traktatu werselskiego. Także bez wątpienia, jeżeli chodzi o prawnika międzynarodowego, to mamy do czynienia ze statusem szczególnym i rzeczywiście można powiedzieć, że chyba ze swojego założenia tymczasowym, aczkolwiek miejmy na względzie, że przecież niektóre takie byty miniaturowe, nie wiem, Liechtenstein, księstwo Andory, istnieje i cieszą się no, w miarę dobrym zdrowiem. Więc to Gdańsk może służyć jako ilustracja pewnego przemożnego wpływu polityki na rozwiązania prawne. Tak bym to ujął. I tutaj to mnie prowadzi z powrotem do Poznania, do profesora Stanisława Żerki. I chciałbym go zapytać, ponieważ to, co odróżnia status Liechtensteinu, czy tam można powiedzieć San Marino, czy księstwa Monako, od problemu Gdańska, to był jednak ciężar polityczny. Ja tutaj nie znam analogicznych konfliktów międzynarodowych związanych z San Marino, z Liechtensteinem czy Monako, prawda? Natomiast mamy cały szereg w latach 20. i 30. zwłaszcza. O dwóch konfliktach zaraz chyba powinniśmy powiedzieć sobie głośnych, które były no czymś niesamowitym, mianowicie incydent Wichra w roku 32, a później incydent, tak zwana afera Westerplatte w marcu 33, już po dojściu Hitlera do władzy, kiedy to towarzyszyły temu cała seria pogłosek o wojnie prewencyjnej, jaką rzekomo Józef Piłsudski Niemcom przy okazji tego kryzysu no, chciał wyrychtować, prawda? Ale najpierw jeszcze początek lat 30. To jest kolejna faza, kiedy Niemcy już nacjonaliści, jeszcze nie naziści, ale nacjonaliści będący u władzy od roku 30 i dominujący, próbowali ograniczać polskie prawa w Gdańsku. Najpierw to jest sprawa uprawnień polskiej floty. Tu chodzi o korzystanie z portu gdańskiego, to jest właśnie incydent Wichra, niszczyciel Wicher, któremu jakby zapowiedziano, że Polska tego prawa już nie ma, władze gdańskie, to była przy okazji, to jest czerwiec roku 32, kiedy to wpływa do Gdańska eskadra kilku niszczycieli brytyjskich. I otóż Piłsudski czeka na tę okazję, skorzystał z tego właśnie, to są już początki tej zmiany polityki wobec Niemiec, która to zmiana rozpoczęła się z przytupem, mianowicie tworzenie atmosfery Polski zdecydowanej stanowczości. To zostało później potępione przez Ligę Narodów oczywiście, ale wpływa z okazji tej wizyty do portu gdańskiego kontrtorpedowiec Wicher, którego dowódca, wcześniej poinstruowany przez Piłsudskiego, ma rozkaz otwarcia ognia artyleryjskiego do najbliższego budynku gdańskiego, będącego w posiadaniu władz gdańskich, gdyby doszło do jakiejkolwiek obrazy polskiej bandery. Gdańsk się wycofuje.
Czyli Polska to prawo uzyskuje. Zresztą oto w latach 20. już toczyły się spory. Najpierw była taka wizyta eskadry duńskich okrętów. Też próbowali gdańszczanie Polakom to tego. I w każdym razie Polska oczywiście została potępiona później przez Radę Ligi Narodów, ale to właśnie uzyskuje to cofnięcie się. A drugie cofnięcie się niemieckich władz Gdańska, to było, tutaj pan doktor Tarnogórski mówił o tej Radzie Portu i Dróg, Morskich, czy Rzecznych, która miała własną policję portową. To jest jakiś też kolejny z wielu takich skomplikowanych absurdów wolnemu miastu Gdańskowi towarzyszących. Mianowicie gdańszczanie wymówili w ogóle prawo funkcjonowania policji tej, miała wejść w to miejsce policja gdańska i tutaj kompania 120 żołnierzy z Wejherowa bodajże przez transportowiec Wilja, ubezpieczany przez niszczyciel Wicher i jeszcze jeden torpedowiec, wysadza, wzmacnia polską składnicę wojskową na Westerplatte. I to jest właśnie, Gdańsk znowu się wycofuje, Polska znowu jest potępiana przez Ligę Narodów, ale to są już te ostatnie miesiące tych konfliktów polsko-gdańskich, mianowicie maj 33 to jest 4 miesiące po dojściu Hitlera do władzy. W maju roku 33 naziści gdańscy hitlerowcy zdobywają władzę w sposób legalny, demokratyczny. To jest oznaka hitleryzacji niemieckiej ludności wolnego miasta Gdańska, ale to jest już nowa faza, kiedy to stosunki polsko-niemieckie wchodzą w okres tych dobrosąsiedzkich formalnie, oficjalnie, przynajmniej czego symbolem stała się później ta słynna polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy i zabiegi Hitlera o pozyskanie Polski. Małą znaną rzeczą jest, że ówczesny prezydent Senatu Wolnego Miasta Gdańska, Hermann Rauschning, ten, który później z Hitlerem zerwał, on dwa razy był, to też była oznaka dobrych stosunków nie tylko polsko-gdańskich, ale polsko-niemieckich. On był najpierw latem jakoś w Warszawie, a później w grudniu się spotkał z marszałkiem Piłsudskim samym. I tutaj akurat to jest ciekawe, ponieważ Polska nie chciała wcześniej w ogóle rozmawiać o sprawach polsko-niemieckich z gdańszczanami. A tymczasem Rauschning i Piłsudski mówią o ZSRR, prawda? Tu zresztą stała dyskusja, co Piłsudski powiedział, ale skłaniam się ku opinii, że rzeczywiście Piłsudski Rauschningowi powiedział, żeby ten Führerowi przekazał, że Polska nie ma zamiaru w ogóle wchodzić w jakiekolwiek antysowieckie kombinacje, prawda? Ale to jest już ten nowy okres, kiedy Polska właśnie... Chyba z tego okresu pochodzą słowa Piłsudskiego, że Polska że Gdańsk jest probierzem, jest barometrem stosunków polsko-niemieckich. Nie ulegało wątpliwości bowiem, że to Niemcy stoją za polityką Gdańska, zwłaszcza od roku 1933, kiedy to naziści w Gdańsku rządzą, a prezydentem jest najpierw Hermann Rauschning, a później słynny, czy bardziej osławiony, Artur Greiser. Wtedy też tych konfliktów było, te konflikty pojawiały się. Był taki konflikt, już nie chcę w szczegóły wchodzić, walutowo-finansowy z roku 1935 i Polska też nie chciała ustąpić. Ja tylko zacytuję to takie zdanie, które jest, część z nas, czasami się twierdzi, że to zdanie pochodzi z roku 39. Nie, to zdanie o tym nie oddamy ani guzika. To jest z roku 35. To jest przemówienie generała wówczas jeszcze Rydza Śmigłego na zjeździe legionistów w Krakowie 6 sierpnia 35. A jeśli ktoś z zewnątrz na taką okazję kalkuluje, to niech wie, że my po cudze rąk nie wyciągamy, ale swego nie damy. Nie tylko nie damy całej sukni, ale nawet guzika od niej. I niech wie, że to jest decyzja całego narodu. A więc tutaj to jest zdecydowane podkreślenie, że Polska nie pozwoli ruszyć tego gdańskiego status quo. Zresztą to popłynie cały był spór, cała rozgrywka dyplomatyczna w latach 30. Hitler w końcu w roku 37 powiedział, że tutaj tej żadnej zmiany w Gdańsku nie będzie.
dał to wówczas no, na piśmie niemalże. To jest skomplikowana sprawa, ale w tym samym czasie, to jest rok 37, przybywa do, to jest już gdy premierem w Londynie jest Neville Chamberlain. On wysyła swego najbliższego współpracownika, Lorda Halifaxa, późniejszego ministra spraw zagranicznych. W listopadzie roku 37 Halifax mówi w Berchtesgaden Hitlerowi, że oto Wielka Brytania, sam z siebie, bez żadnej niemieckiej sugestii, że Wielka Brytania chce współpracy z Niemcami, pokojowej współpracy i gotowa jest rozwiązać w pokojowym duchu kilka kwestii. Na pierwszym miejscu wymienił bodajże kwestię wolnego miasta Gdańska, w sensie zgody na włączenie Gdańska do Rzeszy. Tam była jeszcze mowa o Anschlussie, o Sudetach w Czechosłowacji i o bodajże o koloniach chodziło, a więc zwrot przynajmniej części kolonii niemieckich. Ja może za bardzo przeskoczyłem już do bezpośrednio. Nie, bardzo, myślę, że to jest bardzo dobry, jakby czas nam się też trochę kończy, więc o wszystkim powiedzieć nie możemy. Tutaj może jedna taka ciekawostka, otóż pierwsza interwencja okrętów w celu wymuszenia na Gdańszczanach i Gdańsku podporządkowania się aliantom w tym momencie. To jest maj 1919 roku, mało się o tym pamięta, ale ze względu na wstrzymanie przez Gdańszczan transportu używanej odzieży do Polski, którą Gdańszczanie uznali za jakby przesyłkę nie będącą, nie mającą charakteru priorytetowej i nie mającą charakteru jakby podtrzymania polskiej gospodarki. Po prostu ten transport zatrzymali. W odpowiedzi wpłynął do portu gdańskiego brytyjski krążownik Drakon, amerykański kontorpedowiec, francuska kanonierka. Więc była taka demonstracja siły już wtedy i oczywiście Gdańsk się wtedy już też cofnął. Druga rzecz, którą warto myślę wspomnieć, to jednak wycofanie się Niemiec z Ligi Narodów. To jest ważny element, który wpływa na relacje między Gdańskiem a Polską, dlatego że Liga Narodów przestaje w związku z tym w relacjach z Niemcami być takim rozjemcą naturalnym. To powoduje, że ta sprawa staje się poniekąd bilateralna. I trzeci ważny element, który za chwilę nas doprowadzi do pytania, czy wojna wybuchła o Gdańsk i czy można było z tym Gdańskiem coś zrobić. Myślę, że warto wspomnieć jednak o takiej kwestii, że w związku z zanikiem znaczenia Ligi Narodów w Polsce zaczęły się pojawiać w kontekście relacji polsko-niemieckich, dobrych relacji polsko-niemieckich po 1934 roku, pomysły wprowadzenia właśnie kondominium, zastąpienia mandatu Ligi Narodów przez układ polsko-niemiecki. I na takie propozycje przynajmniej istniała gotowość do ich rozpatrzenia. Niemcy się nie kwapili do tego, Hitler się do tego nie kwapił, do podnoszenia tej sprawy i rozwiązywania problemu Gdańska na podstawie bilateralnego porozumienia polsko-niemieckiego z bardzo prostego powodu. Otóż jednak wydaje mi się tutaj profesor Żerko będzie lepiej w stanie na ten temat powiedzieć. Wydawało się, że to chodziło o to, że po prostu Hitler planował włączenie Gdańska do Rzeszy prędzej czy później. Więc nie był zainteresowany podnoszeniem tej sprawy, rozstrzyganiem statusu Gdańska na podstawie umowy bilateralnej z Polską. Zgadzasz się, panie profesorze? Tak, to po prostu nie ulega wątpliwości, że dla Hitlera było to coś oczywistego. Dla Neurata i tych jego bardziej konserwatywnych urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy, tym bardziej, zresztą jest taka scena dość dramatyczna, kiedy to coś ambasador Lipski mówi ministrowi spraw zagranicznych Rzeszy coś o Gdańsku, o polskich prawach i tutaj nagle ten zrównoważony minister Konstantin von Neurath wybucha i mówi, że to jest kwestia czasu, kiedy
ten Gdańsk do Niemcy, do Niemiec zostanie włączony, a ponieważ Gdańsk się pojawił na przełomie lat 38-39 w rozmowach polsko-niemieckich już bezpośrednio, a więc to nie żądanie, nie, to była propozycja, oferta taka, że oto w zamian za to, że Polsce Niemcy zagwarantują przebieg granicy wspólnej, a więc zgodzą się na pozostawienie Wielkopolski, Górnego Śląska, Pomorza Gdańskiego, niemal całego, oprócz tego odcinka eksterytorialnego i właśnie Gdańsk jako niemieckie miasto, po prostu Polska mogłaby zgodzić się na zaaprobowanie faktów, prawda? I to jest tutaj akurat ciekawe pytanie zadał jeden z niemieckich autorów, Hermann Gramm, mianowicie po co Hitlerowi był ten Gdańsk tutaj akurat i ta autoestrada, jeżeli Hitlerowi zależało na pozyskaniu Polski jako sojusznika, to było clue niemieckiej polityki wobec Polski od roku 1933-1934 i później, ale i tutaj ten autor odpowiada, że to był taki był element trochę dyscyplinujący. Mianowicie Polakom od początku chciano pokazać, jakie ma być ich miejsce w szeregu, że to nie będzie partner, prawda, ale jednocześnie jakiś brak instynktu u Hitlera. Hitlera na ogół ten instynkt nie zawodził, ale w przypadku Polski zawiódł, że oto Polska się pogodzi właśnie z utratą tego Gdańska, o które to miasto tak walczono na konferencji paryskiej i wcześniej, także później Polsce ze względów prestiżowych przede wszystkim nie wchodziło to w grę, że właśnie ten Gdańsk w ramach tej wspaniałomyślnej oferty Führera, którego istota sprowadzała się do podporządkowania Polski sobie, do zwasalizowania Polski sobie. Ta równia pochyła tutaj, jak Beck opisywał w swych wspomnieniach, że jeżeli my to przyjmiemy, to zaczniemy się zsuwać później, przyjdą kolejne, następne wspaniałomyślne oferty, prawda? I to jest, w roku 1939 mi chodziło o Gdańsk, to tak tylko wyglądało na zewnątrz. I to pytanie Marcela Deata w tym słynnym artykule, czy osławionym artykule z początków maja roku 1939, czy umierać za Gdańsk, ta odpowiedź była sensowna. No, przecież nie było sensu umierać za Gdańsk. Ale Francuzi, ale pytanie, czy umierać za to, żeby Europa pozostała taka, jaka była, czy bronić Europy dotychczasowej, czy pogodzić się, że oto będzie to Europa hitlerowska, zdominowana przez nazistowską Rzeszę, która już w roku 1939 nie ulegała to wątpliwości, nie ulegało to wątpliwości, była ponurą dyktaturą rasistowską, antysemicką, antydemokratyczną i jeżeli była to ta nowa Europa, to już jest wejście, rzucenie się w przepaść, prawda? I nic dziwnego, że polskie społeczeństwo nie miało zamiaru w taką przepaść wskoczyć. I tutaj dochodzimy do bardzo jak gdyby ważnego elementu, mianowicie wybucha wojna, jak gdyby kojarzymy ten początek II wojny światowej właśnie z otwarciem ognia przez pancernik Schleswig-Holstein składający wizytę właśnie w Gdańsku do polskiej strażnicy wojskowej na Westerplatte. Ta polska placówka na Westerplatte ma zadanie polityczne de facto, czyli ma stawić opór. To zadanie polityczne polega na zademonstrowaniu polskich praw do Gdańska. Podobne zadanie polityczne mają też obrońcy Poczty Gdańskiej, czyli mają zademonstrować opór, zademonstrować sprzeciw. Grozi oczywiście i tego się obawiano w Polsce, że będzie akcja w Gdańsku może mieć charakter ograniczony, tak? Czyli cała
niemiecka akcja militarna przeciwko Polsce może się ograniczyć do Gdańska i może chodzić o to, żeby oderwać Gdańsk od włączyć Gdańsk unilateralnie siłą, przemocą do Niemiec. W ten sposób były już jak gdyby w drugiej połowie lat 30. kształtowane myślenie o tym, że będzie potrzebny opór, będzie potrzebny polski sprzeciw do zademonstrowania tych polskich praw. Co się dzieje, teraz pytanie do Rafała Tarnogórskiego, z wolnym miastem Gdańskim po 1 września 1939 roku z punktu widzenia prawnego? No jak widzimy, to tak jak pan profesor Żerko powiedział, jeśli ta wolność była, to ona, że tak powiem, w nazistowskich Niemczech już nie istniała. I trochę przewrotnie, zacznę nieco ahistorycznie od tyłu, od tego roku 45, bo jak sięgniemy do argumentacji, jaka jest prawnych, jaka... Czyli w momencie, kiedy Gdańsk zostaje włączony do województwa gdańskiego, tak, i do Polski, to jest marzec 1945. Zaraz jak kończą się walki, to jest sformułowane pewne stanowisko później. Ono jest w zasadzie obecne w tej literaturze polskiej, ale do czego ono się sprowadza? Do tego, że nie mamy tutaj do czynienia z taką... To nie jest przypadek Anschlussu i nie mamy do czynienia z Austrią, której udało się w jakimś zakresie zrzucić pewną odpowiedzialność. Tu jest podkreślana pewna wola ze strony władz Gdańska do tego, żeby się zostać wcielonym do Rzeszy. I są w 1939 roku następuje już jawne, oficjalne złamanie dotychczasowych statusów. Nie ma żadnych uzgodnień. Następują zmiany we władzach Wolnego Miasta. 1 września funkcję, jeśli się nie mylę, prezydenta, wszystko gromadzi w swoich rękach Forster. I kulminacją tego jest 30 października 1939 roku, gdzie dekretem Hitlera zostaje wcielone do Rzeszy. Zostanie zlikwidowane. Ale stanowisko później formułowane przez doktrynę polską jest takie, że nie była jednostronna aneksja. Wolne miasto Gdańsk samo doprowadziło, współdziałało w zniknięciu z mapy Europy. Dlatego Polska, obejmując suwerennością ziemię byłego wolnego miasta, nie dokonywała aneksji, ale wchodziła na ziemię, które jej się po prostu prawnie, historycznie należały. Tutaj trzeba jeszcze dodać, znaczy polskie stanowisko prawne już podczas II wojny światowej było takie, że włączenie Gdańska do Rzeszy było nielegalne z punktu widzenia, tak, prawa międzynarodowego, zarówno ze względu, że wola mieszkańców Gdańska do przyłączenia się do Rzeszy była nielegalna, tak? Nie mieli takiego prawa na gruncie Traktatu Wersalskiego oraz konwencji paryskiej o statusie wolnego miasta Gdańska, więc nie było takiego prawa, więc nie mogli się na to powoływać. A druga rzecz, że zostały pogwałcone prawa Ligi Narodów, tak? Dokładnie tak. To był drugi argument ważny z punktu widzenia stanowiska polskiego. Dlaczego ważny? Dlatego, że na tej podstawie już w 1944 roku został sformułowany pogląd, że ze względu na to, że prawa Wolnego Miasta Gdańska zostały, prawa Ligi Narodów w Wolnym Mieście Gdańsku zostały pogwałcone, a sama Liga Narodów nie istnieje, w związku z tym cały zakres suwerenności dzielonej między Ligę Narodów a Polskę przypada na podmiot, który w dalszym ciągu prawnie istnieje. Trwa, czyli, czyli na państwo polskie. To jest podstawa myślenia prawnego i politycznego, na którym zostało zbudowane przyłączenie Gdańska do Polski po II wojnie światowej. Bo to, co jest istotne, to jest stwierdzenie tego faktu, że RFN nie jest następcą prawnym Wolnego Miasta Gdańska, co zresztą Niemcy oficjalnie i jasnym, klarownym językiem przyznają. Oprócz tego, to co znajduje się w tej książce, Skubiszewski podkreśla jeszcze jedną rzecz. Oprócz Polski, pakt Brianta-Kelloga podpisał też Gdańsk.
rękami polskiego przedstawiciela, ale również Gdańsk był jego stroną. I tutaj też jest upatrywane złamanie postanowień Paktu Briand-Kelloga. Nie, no zaraz, ale przecież Wolne Miasto Gdańsk nie zaatakowało Polski w roku 1939, prawda? Zaatakowały oddziały gdańskie polskie pozycje 1 września. Natomiast czy to był stan wojny? No to jest taka skomplikowana sytuacja, która jest właśnie egzemplifikacją tezy o mętnym charakterze w ogóle tej sprawy. Jeszcze naszych widzów w tej niepewności. To był stan wojny. Między Polską i Wolnym Miastem Gdańsk. Nie, no między oddziałami niemieckimi, które, bo czy one, czy dowodził nimi Senat Wolnego Miasta Gdańska? Oddziałami, które się znajdowały niemieckim? Bardzo głęboko wątpię w to, panie profesorze. Ale już nie wchodźmy w to, bo dojdziemy do jakichś absurdalnych wniosków. Ja jeszcze tylko uzupełnię, że zanim wpłynął do Gdańska Schleswig-Holstein, to dokonany został w Gdańsku zamach stanu. To było złamanie konstytucji, pan o tym wspomniał. To jest konkretnie 23 sierpnia. Tamtejszy Senat ogłosił niezgodny z konstytucją dekret nadzwyczajny o ogłoszeniu Gauleitera Alberta Forstera głową państwa Wolnego Miasta. To było jawne złamanie konstytucji Wolnego Gdańska i jednocześnie też zostały odłożone wybory do nowego Volkstagu, czy tego parlamentu nazistowskiego, którego kadencja dobiegła końca właśnie i to było, z tym, że wtedy już sytuacja była tak napięta, że mało kto już na to zwrócił uwagę, ale ja tylko jeszcze, bodajże to Hitler 1 września 1939 ogłosił o włączeniu Gdańska do Rzeszy, w przemówieniu właśnie, z tym, że dopiero później w październiku dekret odpowiedni chyba został. Miesiąc później, 6 października 1939 roku, Joachim von Ribbentrop, przemawiając w dworze Artusa w Gdańsku, zaproponował czy przedłożył wspaniałe pokojowe propozycje aliantom Polski, czyli Wielkiej Brytanii i Francji, proponował zakończenie tej niepotrzebnej wojny. Ja to jeszcze może zapytam, bo tutaj padło, Sławku, z swojej strony takie sformułowanie o włączeniu Gdańska do Polski w marcu 1945, ale to dopiero konferencja poczdamska jakby ustaliła. Jeśli mogę szybko, to był dekret o włączeniu Gdańska do województwa gdańskiego. Dopiero w 1949 roku była ustawa o objęciu tego która ustanowiła administrację polską. I tam pewien... Rzeczywiście jest pewna rozbieżność co do tego, ale to w tych stosunkach polsko-niemieckich ona jest. Doktryna polska jest taka, że ukształtowana zresztą przez Krzysztofa Skubiszewskiego, że Polska przynajmniej w odniesieniu do Wolnego Miasta Gdańska objęła swoją suwerennością terytorium, co do których miała prawa i nie musiała czekać na żadne postanowienia. Ja odnoszę czasami takie wrażenie, że doktryna polska jest taka, że cokolwiek Polska robi, to jest dobre, prawda? A cokolwiek to inni, to jest złe. Doktryny prawne mają to do siebie, że jednak uzasadniają, wspierają pewny interes polityczny. Ale ona ma ręce i nogi, to nie jest wydumana teoria. Poza tym, jak gdyby to warto o tej myśli Skubiszewskiego pamiętać, tej argumentacji. Otóż on odwołuje się do decyzji aliantów z lipca 1944 roku, w którym ambasadorowie stron wojujących z III Rzeszą uzgodnili, że po wojnie Gdańsk zostanie włączony do państwa polskiego. Znaczy ta zgoda między sojusznikami już latem 1944 roku zapadła. Gdańsk zostaje oczywiście wyzwolony w marcu 1945 roku, znaczy wyzwolony czy zdobyty, a już 31 marca zostaje włączony do województwa gdańskiego, zostaje utworzony i pojawia się administracja polska.
co jest jak gdyby dowodem na to, że także na podstawie tego porozumienia między aliantami strona sowiecka traktowała już Gdańsk jako część państwa polskiego, przynajmniej częściowo. W jakim aspekcie nie traktowała jako część państwa polskiego, do tym może uda nam się jeszcze powiedzieć, ponieważ ta sprawa trwa do dzisiaj. Tylko pytanie takie, czy to miało jakiekolwiek sankcje międzynarodowe? No otóż żadnych, dopóki konferencja poczdamska tej tymczasowej granicy. A ja mam takie pytanie tutaj do panów. Czy oznaczałoby to, że ostateczne uznanie przez Republikę Federalną Niemiec w listopadzie roku 90 granicy na Odrze i Nysie oznaczało także, że Niemcy dopiero wówczas uznały przynależność właśnie dawnego wolnego miasta Gdańska do Polski? Moja odpowiedź jest od razu nie, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, Niemcy nie były następcą wolnego miasta Gdańska. Nie uważały się zastępcą prawnego. Nie mogły w imieniu innego podmiotu uznawać bądź nie uznawać. Skubiszewski pisał o tym, że wszelkiego rodzaju protesty mogli podnieść sygnatariusze Traktatu Wersalskiego w 1945 roku, a Wielka Brytania, która wówczas tym jednym z tych sygnatariuszy była i była jednocześnie zwycięskim mocarstwem, nie zrobiła tego w sposób oficjalny. Cytat mój ten z tego przepisu wydanego w RFN w roku 55 o unieważnieniu obywatelstwa gdańskiego i wtedy, kiedy uznano mieszkańców dawnego wolnego miasta Gdańska za obywateli RFN, czy to jest jakiś znak pewnego chaosu prawnego? Nie, to nie jest znak pewnego chaosu. To jest bardzo racjonalne działanie państwa prawa, które musiało, nie mogło pozostawić swoich obywateli, czy też obywateli przebywających na Niemców, na terytorium RFN, jako bez uregulowanego statusu prawnego. Tam przecież te kwestie dotyczącego tego, kto mógł się za Niemca uważać i w jakim zakresie, z jakich terytoriów, to jest sprawa, która jest znana i która się później toczy. Ale to w żadnej mierze, w mojej przynajmniej opinii, nie uzasadnia twierdzenia, że w jakikolwiek sposób Niemcy RFN w ten sposób wykonywał jakieś prawa, które były związane z wolnym miastem Gdańskiem. Zresztą, jeżeli spojrzymy, chyba nawet do tej pory istnieje jakaś gromada ludzi, która uważa się, że Gdańsk, wolne miasto Gdańsk było państwem i w związku z tym nigdy nie upadło i jest jakiś ruch, zdaje się, teraz w Niemczech, który tam nadal twierdzi, że posiadają obywatelstwo wolnego miasta Gdańska i ono de facto prawnie, znaczy de facto zostało zlikwidowane, ale prawny, jako prawny byt jeszcze gdzieś w zaświatach prawnych istnieje. Profesor Anna Cięciała, słynna badaczka dziejów polskiej polityki zagranicznej okresu 20-30 okresu międzywojennego, była właśnie obywatelką wolnego miasta Gdańska. Urodziła się w Gdańsku przed wojną, więc taka ciekawostka. Jest jeszcze jedna ciekawostka, którą warto wspomnieć, mianowicie tutaj tylko jak gdyby zaznaczymy, że taki problem istnieje. Mianowicie Gdańsk i jego status w dalszym ciągu jest kwestią dyskusji między rządem polskim i rządem Federacji Rosyjskiej. Rząd Federacji Rosyjskiej ku zaskoczeniu traktuje wolne miasto Gdańsk jako część Rzeszy. Zgodnie z wolą Adolfa Hitlera. W związku z tym odmawia wydania zrabowanych dóbr kultury na terenie wolnego miasta Gdańska, w tym między innymi z Muzeum Gdańskiego. Odmawia przekazania Polsce, podwołując się na uznawanie przez siebie statusu wolnego miasta Gdańska jako terytorium niemieckiego. A zgodnie z ustawą rosyjską z 98 roku organy władzy publicznej Federacji Rosyjskiej mają prawny zakaz zwrotu dóbr kultury zagrabionych niemieckich dóbr kultury oraz ich sojuszników zagrabionych w czasie II wojny światowej. I trwa spór prawny przez lat 30 między Polską i Federacją Rosyjską,
na temat właśnie statusu tych ziem, ponieważ Polska twierdzi, że nie można kwalifikować dóbr kultury zagrabionych w Gdańsku jako mienia proniemieckiego, a więc to mienie nie podlega pod ustawę rosyjską 98 roku, o której wspomniałem. I wymiana not w tej sprawie między rządem polskim i Federacją Rosyjską dość regularnie się odbywa. Jest kilka na tej liście obiektów, których Polska domaga się zwrotu od Federacji Rosyjskiej. Jest kilka czy kilkanaście obiektów pochodzących z tego Muzeum Gdańskiego. Więc jak gdyby, proszę Państwa, tą klamrą chciałbym spiąć tą naszą dyskusję o wolnym mieście Gdańsku od roku 1918, nawet 17, po 45, a nawet po współczesność. Chcieliśmy Państwu pokazać, jak fascynującym jest przedmiotem refleksji status Wolnego Miasta Gdańska, ile problemów rodził w relacjach politycznych polsko-niemieckich, polsko-gdańskich, że nie całkiem te problemy wygasły wraz z upadkiem Wolnego Miasta Gdańska, że w pewnie fragmentarycznie i epizodycznych elementach w dalszym ciągu te kwestie są żywe i są przedmiotem dyskusji, rozmów między rządem polskim i rządem Federacji Rosyjskiej na przykład. Zachęcamy, proszę Państwa, w tych spotkaniach, w tych naszych rozmowach do tego, aby powracać do czasami dobrze znanych nam z lekcji historii zagadnień. Gdy patrzymy na mapę okresu międzywojennego, ciągle to Wolne Miasto Gdańsk się pojawia, a tak naprawdę rzadko się zdarza, że o tych kwestiach dyskutujemy i próbujemy przybliżyć opinii publicznej różne ciekawe zagadnienia prawno-polityczne. Więc chciałbym bardzo serdecznie podziękować za udział w tej rozmowie profesorowi Stanisławowi Żerce. Dziękuję bardzo. A w nawiązaniu do Twoich słów tylko chciałbym życzyć sobie i chyba nam, żebyśmy mieli jak najmniej takich fascynujących zjawisk w Europie, jak Wolne Miasto Gdańsk. Oraz Rafałowi Tarnogórskiemu z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ja serdecznie Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie, którego problematyka zostanie ogłoszona wkrótce. Bardzo dziękuję. Dobranoc Państwu. Dziękuję bardzo.